Dużo się działo przez ten weekend po Ruce, mimo że warunki nie były jakieś mega straszne, to mieliśmy po raz kolejny czynienia z logistycznym cyrkiem, a o tym dzisiaj wypowiemy się w kolejnym wydaniu Bez Nart ani Róż, na które zapraszam ja, Melon, oraz moi goście Mateusz Król, sportsinwinter.pl. Cześć, witam serdecznie. Piotr Majkrzak, sport.pl. Dobry wieczór. Dołączy do nas potem Antoni Cichy z TVP Sport, na razie go z nami nie ma, ale potem, tak jak już mówię, dołączy trochę później. Napisał mi, że się spóźni, także rozpoczniemy bez niego. No dobrze, no nie ma co przedłużać, żadnego jakiegoś bardzo ciekawego tematu na sam przed weekendem wkusam nie mieliśmy, także możemy zacząć od razu od weekendu Wrócę, także przejdziemy najpierw do piątkowych kwalifikacji, które wygrał Karol Geiger przed Janem, nie, to akurat dzisiejsze, przepraszam, Ryoyu Kobayashi wygrał piątkowe kwalifikacje przed Danielem Huberem i Piusem Paszkę. No a Polacy, no w Polsce jak w lesie, 24 Kamil Stok, 37 Andrzej Stenka, 38 Piotr Żyła, zakwalifikowali się jeszcze Wolny Kubacki i Aleksander Zniszczą, bez awansu Stefan Hula. Panowie, czy jak oglądaliście piątkowe kwalifikacje, to wiedzieliście, z czym będziemy mieli do czynienia w Gędzie Wrócę, czyli wiedzieliście, kto będzie dominował i tak dalej, czy po piątkowych kwalifikacjach raczej było myślenie w stylu, nie wiadomo, czego się właściwie możemy spodziewać, Mateusz? No ja myślę, że kwalifikacje raczej utwierdziły mnie w tym przekonaniu, że ci, którzy są mocni, to będą mocni. No jedyne zaskoczenie to oczywiście Grane Rut, ale to zupełnie inna historia. A Ryoyu po prostu pokazał, że rzeczywiście jest tak mocne, jak się mówiło, chociaż w mojej wyobraźni przed tym sezonem to mogło wyglądać tak, że on po prostu będzie od razu nokautował, a tak nie jest. Chociaż potrafi wygrywać i myślę, że to pokazał. Co mogę powiedzieć? No, w przypadku naszych też się wszystko potwierdziło później. Geiger też mocny, Laniszczek mocny, więc myślę, że to kwalifikacje jakby oddały to, co było później. Myślę, że podobnie jak Mateusz, też liczyłem na to, że Polacy trochę się odwiną po tych kwalifikacjach zupełnie nieudanych, ale niestety przynajmniej te piątkowe kwalifikacje potwierdziły słabe skoki Polaków w sobotnim konkursie. Jasne było też, że mocni będą Niemcy i tak też się stało właściwie przez cały weekend. My liczyliśmy na to, że te piątkowe kwalifikacje trochę będą takim momentem zwrotnym, punktem zwrotnym dla Polaków, że jakieś pojawią się, nie wiem, dwa dobre skoki w treningach, dobry skok w kwalifikacjach, ale tak się nie stało. Dopiero mam wrażenie, że te niedzielne skutki dały nam taki mały pozytyw, jeśli chodzi o biało-czerwony. No wiem. No dobrze, no jeśli chodzi o mnie, no to piątkowe kwalifikacje obejrzałem raczej z takim stoickim spokojem, tak podchodziłem do nich w stylu, no kwalifikacje. Nie oczekiwałem zbyt wiele, były niezłe, na pewno lepiej mi się oglądało niż te retransmisje, co oglądałem gdzieś tam tak ile. Tych skoków słabszych było dużo, dużo mniej. Co mnie oczywiście znowu cieszy, to dobry skok, powiedziałbym nawet, że fantastyczny skok, jak umiejętności Fatiha Ardipcioglu na 46 miejscu. No ale znowu tutaj Polacy, no, oglądanie Polaków nie było jakąś bardzo dużą przyjemnością, powiedzmy sobie szczerze, no odpadłoby znowu dwóch naszych, gdyby nie Halvor Ragnar Granerud, który uznał, że zabawi się w świętego Mikołaja i będzie dawał prezenty już przed Mikołajkami. Bardzo dobra postawa znowu Ryoyu Kobayashiego, już wydawało mi się, że w tym weekend padnie ten rekord skoczni nowy, ale jednak nie. A szkoda, tu akurat żałuję. Znowu mocni Austriacy w treningach, szczególnie Hardy Huber, ale myślę, że oni zasługują na oddzielny slot potem po konkursach. Ponownie pokazali się z świetnej strony Geiger z Eisenbichlerem, którzy cały czas udowadniają, że są fenomenalnymi skoczkami. Szczególnie Geiger, którego obstawiam, że będzie walczył do końca sezonu o kryształową kulę. Dalej sądzę, będzie to Ryoyu Kobayashi, chociaż do niego oczywiście dojdziemy przy niedzielnym konkursie. No i co przede wszystkim rzuca się też w oczy, to bardzo dobra postawa Szwajcarów. Ja mam w drugiej dziesiątce nieco gorszy skok akurat Deschwandena w kwalifikacjach. Na 25 miejscu ledwy awans, co prawda, Petera, ale skok na 122 metrów nie był. 122 metry nie należy uznawać za słabą próbę. No cóż, no i co jeszcze poza tym, no to beznadziejna fińska krajówka, no bo kiedy wydawało się, że Vatainen przychodzi do kadry fińskiej, to już się tak, może nie byłem jakiś optymistycznie nastawiony do tej zmiany, ale wydawało mi się, że
no może coś tam z tego będzie, a w tym momencie poza Niko Kötesacho, który też jakoś nie za bardzo mi się pokazał w ten weekend, powiedziałbym nawet, że dużo gorzej skakał niż w Tagile, no to reszta jest absolutnie do piachu, szczególnie Antialto niestety, który skacze naprawdę tragicznie, nie wiem co się z tym zawodnikiem stało, te 106 metrów mi jest po prostu za mało. No a reszta zawodników, no to nie nadaje się na Puchar Świata. Wydaje mi się, że w Wiśle zobaczymy tylko Kötesacho, ale dowiemy się to o tym pewnie w tygodniu. To tyle jeśli chodzi o piątkowe kwalifikacje. Czy macie coś jeszcze do dodania? Odpisuję się. No dobrze, no to w takim razie przejdźmy już do soboty. No a w sobotę, wygrał Ryo Kobayashi przed Anza Laniszkiem i Markusem Eisenbichlerem. Jeden Polak w dziesiątce, wow, sukces, skokuje, otwieramy szampany, ósmy Kamil Stoch. Za tym Piotr Żyła w punktach, 23, a reszta, no gdzieś tam zniknęła, no Dawid Kubacki 33, Ork Zniszczo 37, Andrzej Stęka 38, Jakub Wolny 47. Zanim znowu zaczniemy narzekać na polskie skoki narciarskie, że przypominają sezon 15-16, to chciałbym tutaj odnieść się do tego, komu zależy na tym, aby skoki narciarskie miały coraz mniej fanów, no bo oglądałem sobie te zawody, tak fajnie się nawet te skoki oglądało, po czym później ktoś nagle sobie skoczy powyżej 140 metrów i jury sobie nagle uznaje, że obniżymy belkę, bo zawodnik się zabije. No tutaj od siebie powiem, najpierw ja dodam, że dla mnie nie należy traktować skoczków jako przedszkolaków, tak? To nie są dzieci siedmioletnie, którym należy pokazywać, nie, tu nie wolno, bo ty się zabijesz, bo tutaj sobie się, albo skaleczysz sobie palca. No do cholera, oni wiedzą, jakie uprawiają sport, jakie czeka ich ryzyko, że mogą się połamać ewentualnie, kiedy skoczą te 140, tam 150 metrów, tak? I oni są tego doskonale świadomi, jeżeli nie musi udowadniać tego, że wcale tego nie, że tego nie mogą robić, no to tylko i wyłącznie zależy od nich. Także ponawiam pytanie, komu zależy na tym, kto jest dokładnie... Poprosimy o nazwiska osób, które są odpowiedzialne za to, żeby skoki narciarskie coraz bardziej traciły wiarę, reputację w oczach. Mateusz. Odważne to, co mówisz, powiem szczerze, bo ja tak do końca się nie podpisuję pod tym, co mówisz, dlatego że jak najbardziej, no mieliśmy takie sytuacje jeszcze z ery przed przelicznikami, ze Schlierenzauerem przynajmniej. I pamiętam obrazki, kiedy przeskakiwał obiekt i miał pretensje do jury. A wydaje mi się też, że organizatorzy takich zawodów jak najbardziej odpowiadają za bezpieczeństwo, jeśli komuś by się coś stało. Rzadko nie to się zdarza, ale ktoś mógłby mieć do nich pretensje, więc no, tymi belkami trzeba czasami operować. Natomiast nie jestem przekonany, czy to, co działo się wczoraj, a czy też dzisiaj, no to miało sens. Bo widzieliśmy, że tam się warunki trochę zmieniały, trochę podnarty, później ostro wiatr w plecy i no i mieliśmy to, co mieliśmy. Dzięki temu Kamil wszedł do dziesiątki, ale ogólnie no to no znowu się zaczyna to z tymi belkami, chociaż pewnie były gorsze konkursy w historii. Piotrek, kiedy przestaniemy przechodzić ze skrajności w skrajność? Bo od Niżnego Tagiłu, kiedy w ogóle nie mieliśmy żadnych reakcji, wróce mieliśmy tych reakcji aż za nadto. Kiedy FIS w końcu dojdzie do złotego środka? Szczerze mówiąc nie sądzę, bo tak naprawdę taka sytuacja tworzy nam się z skok narciarskich od lat i prawdę mówiąc tydzień, co dwa tygodnie. Tylko pojawiają się skoki w serii od miesięcy. Myślę, że tutaj przede wszystkim chodzi o większe kompetencje takich osób, jaką dzisiaj na przykład Iwo Kreger, który odpowiadał szefem jakby delegatem technicznym na Kusamu, więc myślę, że od tych osób zależy mniej więcej przede wszystkim. I z drugiej strony, jeśli chodzi o Niżny Tagił, trochę się nie dziwię, że nie chcieli, żeby skakali zbyt daleko. To jest początek sezonu, te warunki też nie były jakieś idealne, jak gdyby tylko trochę ten wiatr powiedzmy z tyłu zebrał, to nagle mogły się pojawić bardzo, bardzo daleki skok, a wiemy, że też Niżny Tagił nie jest wielką skocznią. Raczej to jest skoki powyżej 135 metrów, mogę już narażać zawodników utratę zdrowia. Z kolei jeśli chodzi na przykład o dziś, to też myślę, że tutaj przede wszystkim ciągle kłania się to, że nikt w FIS-ie nie chce poczekać tych 2-3 minut na poprawę warunków, gdy te są przez 30 minut stabilne, nagle robi się jakieś zawahanie, zawirowanie powietrza. Gorsze warunki dla zawodników ewidentnie, tak jak dzisiaj, bo zaczęło się już bodaj przypił się Paszkę, potem też Yuki Asato, też Johansson, potem Kamil Stoch, potem nagle warunki wróciły do jak były wcześniej.
Więc tak naprawdę 3-4 minuty pożegnania, nikogo by nie uszczupliło budżetów reklamowych, bo można by, nie wiem, przez 5 zawodów, potem nie puszczyć zawodów 30 sekund, tylko co 30 sekund na przykład. Więc myślę, że to jest największy problem w tym momencie. Tak. Znaczy tutaj też denerwuje mnie trochę tak niekonsekwencja FIS-u, że obniżać spoko, ale jak na przykład jest większy wiatr w plecy, to tak nie za bardzo chcą podwyższać. Oczywiście dzisiaj to się wydarzyło, no podwyższenie. Przede wszystkim reakcje są zbyt opóźnione, moim zdaniem. Tak, to też swoją drogą, te reakcje są zbyt opóźnione. No dzisiaj mieliśmy do czynienia z cyrkiem przy tych czterech zawodnikach. Można powiedzieć, można tutaj wyciągnąć i plusy, i minusy. No plus jest taki, że na szczęście tylko czwórka. Minusy, że aż czwórka. To jednak można cały czas balansować. Jeśli chodzi o wczorajszy konkurs, no to akurat oglądało się go całkiem nieźle, no poza paroma wyjątkami. Właśnie jak pierwsza seria była taka w miarę przyjemna, no tutaj faktycznie czasami reakcje były zbyt przesadzone, tak druga no była trochę takim festiwalem klepania buli i tutaj właśnie też oczekiwałem reakcji, jakieś podwyższenia belki czy coś, a tutaj mieliśmy takie dziwne czekanie psalm stojący w kolejce, jakby to kiedyś śpiewała Krystyna Prońko, no, tam Schiffner 90, Tande 90, Klimow 96, ja to akurat od razu uprzedzam, czytam to z internetu, nie z pamięci. Tak, pozostałe też skoki nie należały do jakichś wybitnych, później ta druga seria tak naprawdę była już tylko walką, kto doleci do punktu K, a nie na tym raczej polegają te zawody. A szkoda, bo ta druga seria trochę miała zmarnowany potencjał, bo tej pierwszej serii były oczekiwania dużo większe. Jeśli chodzi o samo podium, no to znowu tak naprawdę dostaliśmy tych, co są w formie, zarówno Kobayashi, jak i Laniszek, jak i Eisenbichler, to zawodnicy, którzy od już tydzień temu pokazywali się z bardzo dobrej strony. Czołową piątką uzupełnili Geiger z Kraftem, też nie widzę żadnych nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby oni w tej dziesiątce byli. Tak samo Killian Peje na miejscu szóstym. Ja osobiście bardzo się cieszę, że Peje zajmuje tak wysokie pozycje, bo po prostu jest bardzo dobrym skoczkiem. Bardzo się cieszę, że ten sezon przerwy nie zrobił mu źle. Natomiast jeśli chodzi o Polaków, no to tutaj, tak jak Adam Buchholz nam wstawiał grafikę, tam różnice w locie między zeszłym sezonem a tym, no to u Piotrka Żyły, u Dawida Kubackiego tam widzę trochę zmian, niestety na gorsze, u Piotrka tam za szeroko trochę ta narta jedna idzie. Jeśli chodzi o Dawida Kubackiego, to ja mam wrażenie, że znowu wracamy do szóstego piętra i lądowania znikąd. Nad czym bardzo ubolewam, no bo fajnie oglądało się tego Kubackiego za Horngachera, ten problem został pozbyty na szczęście, a potem za Doleżala niestety on znowu wraca. Jak jeszcze początki nie były takie bardzo złe, tak potem no niestety zwracamy do tego szóstego piętra lądowania bardzo szybko. Dawid Kubacki oddał w tym sezonie jeden dobry skok, oddał go w Nizhnym Tagile. I nie zapowiada się na to, żeby ten dobry skok oddał następny jakoś w najbliższym czasie. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że Wisła to skocznia trudna i no, Polacy mają z nią po prostu problemy. To jest właśnie taki duży, duży problem niestety z naszą reprezentacją. Co mnie też martwi, to to, że ja nie rozumiem trochę podejścia Andrzeja Stękały. Adam Małysz dzisiaj powiedział, bez żartu, ile chciałbym, ale nie, powiedział w TVN-ie, że Andrzej Stękała ma problemy z plecami i że tak naprawdę przydałaby mu się tylko i wyłącznie przerwa. Ja się z tym zgadzam, bo Andrzej Stękała w Pucharze Świata występować nie powinien i powinien wyleczyć te plecy, dlatego trochę dziwię się Andrzejowi, że chce startować. Zwłaszcza, że aktualnie o pozycję w czołówce nie walczy. Można go szanować za ambicje, ale ja uważam, że jednak w takich przypadkach warto jednak się wyleczyć i potem skakać już w 100% ze sprawnością, tak? Bo no jednak nie ma co ryzykować z jeszcze gorszą kontuzją. To chyba tyle ode mnie. To chyba tyle ode mnie. No chyba tyle ode mnie. Czy chcesz coś dodać jeszcze, jeśli chodzi o sobotni weekend wrócę? Znaczy, tak, no jak najbardziej cieszę się na pewno Szwajcarami, ale też Rosjanami. I to, co cieszy mnie z punktu widzenia kibica ogólnego skoków, martwi mnie z punktu widzenia kibica polskich skoków, bo niestety wygląda to nie najlepiej w kontekście ewentualnej drużynówki w Wiśle. O ile w ogóle to dojdzie do skutku, bo widziałem dzisiaj prognozy pogody i niestety tak źle, tam bo nie patrzyłem. 10 metrów na sekundę. Oj, to niedobrze, to niedobre jest w takim razie. Tak. No cóż, Wisła lubi nas gasić wspaniałymi warunkami pogodowymi, czyli widzi, że wracamy do tego samego punktu. No cóż. No dokładnie.
Z drugiej strony szczęście w nieszczęściu, lepiej by było, żeby to na drużynówkę były te gorsze warunki niż na indywidualne, bo drużynówką nic się nie przejmie, a indywidualnego zawsze jednak będzie szkoda. No tak, no tak. Także tak, szkoda, szkoda, ogromna szkoda. Może się zmieni jeszcze. Tak, może się zmieni jeszcze. Ja bardzo się cieszę oczywiście, że Rosjanie skaczą trochę lepiej niż w zeszłym sezonie. Szczególnie jestem zachwycony, powiedziałbym, postawą Daniła Sadriejewa, który gdyby nie dyskwalifikacje, to już by miał punkty u siebie. Ale 19. pozycja z soboty na pewno bardzo mnie cieszy. Do niedzieli jeszcze przejdziemy. Oczywiście też cieszy mnie postawa Szwajcarów, bo o ile Peje to już jest w ogóle dla mnie zawodnik, który skacze jako jedyny na razie na poziomie top 6. Tak, ciułanie punktów przez Amana czy Dominika Petera również jest zadowalające. No i to tyle, jeśli chodzi o sobotę. Tak, no i Deszpanden też wraca, okazało, no widać było po prostu, że tego COVID-a po prostu nie miał, że to był udopienie testu. A skoro jesteśmy przy niedzieli, no to chyba nie będziemy rozmawiać o kwalifikacjach, bo nie ma po co, tylko zaczniemy, ja zacznę od takiej mini sekcji, nie będę śpiewał, no nie jestem Pawłem Paczulem, ale tutaj takie, ta sekcja będzie się nazywała, ona jest jednorazowa, ta sekcja nazywa się Kto jest synem kogo, czyli kto jest winien całego zamieszania z Ryoi Kobayashim, bo zaczęło się od tego, że Kobayashi ma pozytywny test, potem się okazało, że Kobayashi jest negatywem, że FIS nie dopuścił go do tego, wszyscy szkalowali na czele ze mną FIS, potem się okazało, że to po prostu przepisy w Finlandii i w Polsce nie dopuszczają Kobayashiego do zawodów i zaczęła się ciuciu babka. Mateuszu, jak ty reagowałeś na informacje z Ryoi Kobayashim? No, powiem tak, jakby no, drugi sezon covidowy jakby się rozpoczął, a mam wrażenie, że jest gorzej niż było. To znaczy, że nikt nie wie co, gdzie, jak funkcjonuje i trochę popadamy w coś takiego, co trochę dalekie jest od sportu. I no, nie mogę powiedzieć, że jakoś emocjonalnie do tego podszedłem, ale po prostu jest mi go szkoda i mam nadzieję, że jak najszybciej to się skończy, bo ja nie chcę powiedzieć, że już myślę, że on tej kryształowej kuli nie zdobędzie, bo to początek sezonu, tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś jeszcze nie będzie odpuszczał jakichś konkursów przed igrzyskami, tu wszystko może się zmienić, bo tak naprawdę on był zdyskwalifikowany chyba tydzień temu, a teraz test covidowy, więc powiedzmy te 200 punktów, które mógł zarobić, jest w plecy, ale moim zdaniem na razie go nie skreślajmy, tylko szkoda by było, żeby powtórzyła się taka sytuacja jak z Maritą Kramer pod koniec zeszłego sezonu. Właśnie, dobrze, że poruszyłeś temat Marity Kramer. No po raz kolejny zataczamy błędne koło. Oczywiście dla mnie winni są, każda strona jest winna, znaczy zacznijmy po kolei. FIS jest winny, ponieważ jak już powiedziałem tydzień temu przy Bnarze w Niżnym Tagile, umywa ręce, tak naprawdę nie chce się przyznawać w ogóle i mówi, nie my za to odpowiadamy, to niedobre jest, my tylko zawody organizujemy, rządy niech się tym zajmują. Także to już jest pierwszy błąd FIS-u według mnie. Oni jednak powinni zabierać w takich sytuacjach głos, oni powinni wprowadzić jakieś pewne procedury, które tym się powinny zajmować i to jest dla mnie po prostu chore, że FIS ma absolutnie to wszystko gdzieś. Z drugiej strony winne są oczywiście rządy fińskie i polskie, bo jak się dowiedzieliśmy, że Japonia musiała zrobić ten test na koronawirusa, bo ma inny tam szczepionkowy paszport niż Europa, niż tam Unia Europejska i Rosjanie też musieli ten test przeprowadzić. Japończycy mogli ten test przeprowadzić w Polsce, ale chcieli już mieć wszystko z głowy, bla bla bla, no i generalnie to się zrobiła taka afera, że to jest niesamowite. Finlandia nie może, nie pozwala na powtórzenie testu. Później Jakub Balcerzak ze sport.pl tam dał informację, że Piotrek Majszak najpierw dał informację, że Joju mógłby tam przyjechać do Polski bez żadnych problemów, potem Jakub Balcerzak dopisał do tego, że tam FIS jednak tego testu oczekiwał. To jest dla mnie jedna wielka paranoja, no do cholery, tu nie ma nic do czynienia, tu nie mamy do czynienia ze sportem. My tu mamy do czynienia z jakimś cyrkiem, kto lepiej, nie wiem, kto się lepiej zakazi, o co tu chodzi do cholery, tak? Przestańmy w końcu robić testy PCR-owe, które są bardzo czułe. I to już nie pierwszy przypadek ogólnie, nawet nie w skokach, tylko w sporcie, kiedy testy PCR udupiają zawodnika, mimo że jest zdrowy, tak? No już nie chodzi o Kobayashiego, ale już w zeszłym sezonie Marita Kramer tak samo była udupiona właśnie przez taki test, mimo że jakichś tam wielkich symptomów nie miała. Kurt Geiger w zeszłym sezonie
też pisał na Instagramie, że objawów nie miał, tylko że tutaj akurat skończyło się tylko na tym, że po prostu go nie było i tyle. Bo Stefan Horngacher należy do osób bardzo przezornych. Przezorny, zawsze ubezpieczony, jak to mówią, i woli nie ryzykować. Co było widać po powtórnych testach, tam kiedy ktoś ze sztabu się zakaził, potem wrócę też się zakaził i tak ciągniemy cały czas te karuzele. Jest wspaniale, jest pięknie, tylko szkoda, że na tym wszystkim po prostu traci rywalizacja sportowa, bo oczywiście pojawiają się głosy, że ale nikt nie płakał, że Decker, Dean albo Filip Sakala miał pozytywny test i tak dalej. No tylko, no ja rozumiem, oczywiście, fajnie, no później się okazało też, że Filip Sakala ten test miał fałszywy. Nieważne, też chodzi po prostu o fakt, że mamy do czynienia z jednak z lepszą reprezentacją niż Stany Zjednoczone, czyli z Japonią. Ona o coś walczy, Ryuji Kobayashi walczy o kryształową kulę, bo jest po prostu w znakomitej formie. Teraz stracił dwa konkursy, traci tych punktów 200, chyba że Wisła odwołają, co też nie jest akurat nierealne. To jest już duża strata, bo teraz możemy mówić, a co to tam 200 punktów, tylko potem przyjdzie co do czego, będziemy mieli planicę i potem okaże się, że te 200 punktów było kluczowe w walce o kryształową kulę. To jest strata nie dość dla samego Pucharu Świata, to strata punktów dla samego zawodnika, jak i dla federacji. To oczywiście strata pieniędzy, a przede wszystkim wpływ psychiczny na tego danego zawodnika, na sztab i tak dalej, bo nie wiadomo jak Kobayashi zareaguje po tym całym cyrku. Oczywiście może podejść do tego absolutnie tak, że jeszcze będzie bardziej zmotywowany tam w Klingenthal, w Engelbergu, na TCS-ie i tak dalej, że będzie odrabiał te punkty, po prostu będzie nokautował wszystkich, będzie 30 metrów od reszty stawki, ale może to też na niego wpłynąć w odwrotną stronę, czyli po prostu się tak załamie, że nie będzie czego zbierać i ten sezon zakończy się dla Kobayashiego szybciej niż się spodziewaliśmy. Także tutaj należy pamiętać o tym, że są tutaj też inne czynniki sportowe, powiedziałbym nawet, że głównie dominują czynniki pozasportowe. To jest chyba po prostu najsmutniejsze w tej całej historii, że no przez ten absurd covidowy no będziemy dostawali niestety częściej takie cyrki, zwłaszcza przy tym, co się teraz dzieje, no niestety. W zeszłym sezonie dostawaliśmy cyrki w postaci tego, że cała kadra idzie na izolację, w tym sezonie będziemy dostawali cyrki z fałszywymi testami, może zawodnicy, no, Kobayashi w tym przypadku był zaszczepiony, no niestety. Przepisy prawne są po prostu chore, nie da się ich obejść, chcesz wyjść na uczciwego, a potem wychodzi, że w sumie to trzeba było lecieć na nielegalu. No tak się rozgadałem, ale to chyba tyle ode mnie, nic więcej do dodania nie mam. To jest taki paradoks trochę, bo FIS testuje zawodników w tym sezonie, tłumacząc się tym, że szczepienia nie chronią przed zarażeniem. To jeśli tak, to dlaczego zrezygnowali z tej kwarantanny obowiązkowej dla osób z kadry, bo są zaszczepieni, tak? Więc no jednak szczepienia, no paradoks taki, więc w biatlonie jest zrobione tak, że nie ma testowania w tym sezonie jakoś. Unia Biatronowa potrafiła się dogadać, porozumieć i nie ma testowania. No i na razie biatlon wychodzi znowu na tę rozsądniejszą federację. No cóż, mam nadzieję, że kiedyś FIS wyjdzie z chatek, że tak powiem, z brązowych części i będzie w końcu technologicznie do przodu, ale to raczej nierealne. No dobrze, ja o niedzielnych kwalifikacjach nie mam nic do powiedzenia, one po prostu się odbyły i tyle. Z sensacji znowu Granerud klepnął sobie bólę na 106 metrów, ale w sumie jak już jesteśmy przy tych niedzielnych kwalifikacjach, to chciałbym cię zapytać, Mateusz, bo jestem ciekawy, czy zauważyłeś powód, dla którego Halvor Egner Granerud zajczył tak kompromitujący weekend w Rudze? To moim zdaniem, to znaczy dokładnie powodu nie znam, natomiast widzę, że robi ten błąd, który zdarzył mu się na przykład w Oberstdorfie na normalnej stoczni. I to, o czym się też mówiło przed startem sezonu, że on może być i mocny, i jednocześnie też popełniać ten swój widoczny gołym okiem błąd i po prostu go nie będzie. Może nikt się nie spodziewał, że to będzie kosztowało go aż tak bardzo i aż tak wiele. Natomiast no nie wiem, mam wrażenie, że coś tu się dziwnego z nim stało, jakby się rozregulował totalnie. Tak jest. Ja zauważyłem jeden problem. Machające łapy Graneruda przy skoku są dosyć podejrzane. Ja widziałem, jak on leciał. Nie dość, że go skrzywiło, co już oczywiście było skwitowane potem w memach porównującego do Macieja Kota, to poza tym on tak nienaturalnie trochę tymi rękoma rusza przy locie, przez co według mnie on po prostu się hamuje, przez co nie może on odlecieć. No i tak oto mieliśmy odpowiedź, dlaczego Graneruda
w konkursie, dwukrotnie nie oglądaliśmy. Gdzieś tam widziałem wypowiedź Graneruda, że dla Viaplaya bodajże, że ponoć ma zostać w Rudze, że bardzo chętnie chciałby zostać w Rudze i nie jechać do Wisły. Czy ile w tym prawdy, nie wiem. Ja osobiście zostawiłbym Graneruda właśnie w tej Rudze i nie dawałbym go do Wisły, niech trenuje i wróci dopiero w Klingenthal, o ile będzie miał formę. Bo w tym momencie on w Wiśle według mnie nie poprawi tych błędów. Przejdźmy do niedzielnego konkursu. Tak jest. Przejdźmy do niedzielnego konkursu i tutaj rozpoczynamy sekcję, którą zacząłem tydzień temu i dalej niestety ją trzeba kontynuować. Kto ukradł granulat dla polskich skoczków i udaje niewiniątko? Mateusz, czy znasz na to odpowiedź? Niestety nie. Niestety nie znam tej odpowiedzi, natomiast trochę jestem trochę jestem zszokowany tym, co się dzieje ogólnie, bo ja spodziewałem się i mówiłem przed sezonem, że to będzie sezon prawdopodobnie dla nas przeciętny. Może się uda coś ugrać na imprezach najwyższej rangi, ale w Pucharze Świata jakby cudów się nie spodziewam. No ale to, co się dzieje, no to jest normalnie dramat. To oczywiście poziom poszedł do góry na pewno jak co roku, ale my zrobiliśmy 10 kroków do tyłu. I kto ukradł? Nie wiem. Jak do tego doszło? Nie wiem. Natomiast aż trudno mówić, wiesz, sensem, bo aż tak technicznie oni się zachowują, jakby zapomnieli w ogóle, jak się skacze, nie? Tak, ja w tym tygodniu zwaliłbym winę na Artiego Aigro, ponieważ Estonia w dzisiejszym konkursie zrobiła więcej punktów w Pucharze Narodów niż Polska. A tak serio, no ja przed sezonem, ja napisałem na Twitterze, pisałem wielokrotnie w jakichś przewidywaniach na Twitterze, że dla mnie Polska będzie tłem dla najlepszych reprezentacji, czyli generalnie może Żyła, Stoch, tam Kubacki będą walczyć o top 10, ale generalnie w walce o kryształową kulę liczyć się nie będą, czyli tam zostawiłem tę walkę między tam Geigerem, Kobayashim, Granerudem, no tutaj akurat troszkę Granerud już nie za bardzo i tam chyba jeszcze nie uwzględniałem Krafta, bo uważałem, że Kraft się będzie skupiał na imprezach mistrzowskich. No cóż, a tu okazuje się, że fakt, Polacy są tłem dla rywalizacji, ale trochę bardziej niż się spodziewałem. No i cóż, i jak jeszcze oglądaliśmy sobie pewnie te zawody, tak, oglądaliśmy skok wolnego, bardzo fajny, 130 metrów, oglądaliśmy skok z Niszczoła, wydawało się, no fajnie, 125. No i tak zastanawiałem się, kurczę, czy ci polscy skoczkowie nagle zaliczyli jakiś turbo boost, czy po prostu te zawody stoją na tak wysokim poziomie, że i Polacy wyglądają całkiem nieźle. Jak się okazało, poziom był dzisiaj masakrycznie kosmicznie wysoki i tu trzeba było skoczyć naprawdę daleko, dłużej 120 metrów i to ponad 120 metrów, żeby awansować do drugiej serii konkursowej, no bo Kamil Stoch oddał skok na 121,5 metra w tych złych warunkach za 41 miejsce. Bardzo dobry skok w pierwszej serii oddał Piotrek Żyła i jak oglądałem ten skok w pierwszej serii, to już wydawało mi się, tak, to może i nadchodzi lepsze, że to 140 metrów już dawało jakąś nadzieję. Przyszła druga seria, oczywiście, mieliśmy dzisiaj dużo przerw, jak to Ruka, chociaż i tak nie było tragicznie, umówmy się. Kilka spoko skoków, no ale Piotr Żyła skaczący 112 metrów, no po prostu mnie załamał i znowu aż chciało mi się powiedzieć, ach, shit, here we go again, że tak powiem. Jakub Wolny akurat zaskoczył mnie na plus, co prawda to jest tylko 23 miejsce, ale ja uważam, że on oddał w końcu trzy równe skoki i kwalifikacje i dwa konkursowe napawały optymizmem, że to może nie jest jednorazowy wyskok i że może zaczyna się rozkręcać, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Ta pozycja, tak jak mówię, nie jest może jakaś wybitna, ale już dająca jakiś tam promyczek, że Kuba może być tym czwartym do drużyny. Mnie natomiast znowu martwi Dawid Kubacki, no bo skok co prawda 125,5 metra, powiedziałby ktoś, no brawo, dobry skok, tylko problem jest taki, że no byli po prostu wszyscy, tylko że po prostu tam wszyscy skoczyli dużo, dużo lepiej i ten skok Dawida Kubackiego w pierwszej serii nikomu nie robił wrażenia. Co do jeszcze reprezentacji Polski, może inaczej, nie do reprezentacji Polski stricte, jest jeszcze według mnie jedna reprezentacja, która się kompromituje na start tego sezonu, tylko trochę mniej to odczuwa, czyli Norwegia, bo dzisiaj ratowali się tylko Lindvikiem, który zajął czwarte miejsce, a potem jak się spojrzy, no to następny jest dopiero Fanamel na 25 lokacie. No i tutaj też Norwegowie mają pewien problem, bo tutaj Granerud się zaciął,
Fonsacz jest nierówny, dzisiaj zajął ostatnie miejsce. W dziesiątce tylko Lindvik. Norwegia, znaczy Austria, Niemcy i Słowenia uciekają stawce i weź tu panie coś zrób. Także chyba Norwegowie też muszą w końcu się chyba skupiać tylko i wyłącznie na Igrzyskach Olimpijskich, bo trochę tam do obronienia mają. No cóż, no i ponownie Danius Adriejew, bardzo dobre zawody. Gdyby jeszcze poprawił trochę lądowanie, to myślę, że pierwsza dziesiątka byłaby dzisiaj realna w wykonaniu Rosjanina. Ja w ogóle jestem zachwycony nim i w locie i jakoś tak chyba mówiło się o nim troszkę wcześniej, ale tak patrzę sobie dzisiaj na niego w trakcie konkursu i mówię, że to jest materiał na naprawdę niezłą gwiazdę skoków w przyszłości i może, że może przesadzam, ale mam takie wrażenie i przeczucie, że Rosjanie doczekają się kogoś w ścisłej czołówce wreszcie. No, Danius Adriejew ma tę przewagę nad na przykład Jewginiem Klimowem, że jest po prostu młody, ma dopiero 18 lat i to na pewno przemawia za Adriejewem, że przed nim jeszcze świetlana kariera i że dopiero początek tej jego przygody ze skokami. No to przemawia za nim na pewno na plus. To samo przemawia za Mańkowem, tylko z Mańkowem jest jeszcze ten problem, że jest nierówny, że w Tagile skakał słabo, tutaj wrócę tak naprawdę tylko sobota, mu wyszła dzisiaj trochę, co prawda nie był to zły skok, ale tak jak powiedziałem, zawody stały na bardzo wysokim poziomie, przez to Mańkow skokiem na 124,5 metra zajął dopiero 43 miejsce. Znowu Szwajcarii. Jeśli się mogę włączyć, przepraszam, tak, bo że tak. Proszę bardzo, tak. Moim zdaniem wcale ten konkurs nie jest na wysokim poziomie. Moim zdaniem w pierwszej serii została ustawiona zbyt wysoka belka, bodaj w 15 ruszali wszyscy zawodnicy od początku, a te warunki były naprawdę, naprawdę dobre w pierwszej serii przez 35 skoków, właściwie do tego paszka, o którym mówiliśmy wcześniej, że wtedy się zepsuły. I tak naprawdę jeśli skok na 130 metrów ledwo daje awans do drugiej serii na skocznika 120, no to moim zdaniem mimo wszystko była za zbyt wysoką ustawiona belka w tej pierwszej serii, ale nie tak, że jednak wysoki poziom rywalizacji. To tak, jeśli mogę się wtrącić i moje zdanie przedstawić. No dobrze, no ja akurat uważam, że ten akurat takie konkursy w sumie spoko się oglądały, ale i tak ta druga seria wszystko popsuła. Tam, a to zdecydowanie. Tak, ta druga seria znowu pokazała to takie prawdziwe oblicze FI ISU. Ale co jeszcze mnie cieszy, to takie dwa równe skoki Artiego Aigra, to 131 i 133 metry napawało mnie optymizmem, bo do konkursu zakwalifikował się bardzo ledwo, w sobotę go w ogóle nie oglądaliśmy, a dzisiaj takie swoje fajne, solidne punkty. Można powiedzieć, że najlepszy reprezentant Finlandii w ten weekend, także brawo dla Artiego Aigra. No bo jakby ktoś nie pamiętał, to Arti Aigro jest trenowany przez Vatainena, czyli przez trenera kadry fińskiej. Ja chyba do niedzieli nie mam nic do dodania, albo w sumie skoro jesteś Piotrek, to jak to wykorzystam i ciebie też o to spytam, bo ciebie nie było, kiedy zadawałem to pytanie. Tydzień temu zadałem to samo pytanie i muszę to powtórzyć. Kto ukradł granulat polskim skoczkom i udaje niewiniątko, Piotrek? Trudne pytanie. Znaczy ja mam swojego faworyta, tak powiem bezosobowo trochę, i nie jest to żadna osoba też, żeby nie było, ani żaden trener i tak dalej. Myślę, że przyjdzie jeszcze na to czas, żeby w przyszłości o tym powiedzieć, może coś więcej się dowiemy. To myślę, że też nie są w 100% pewni, z czego to wynika. Z drugiej strony też mam takie wrażenie, że Polacy trochę zaliczyli falstart, być może też na własne, że tak powiem, nie wiem, nie ryzyko, może coś w tym stylu, bo tak naprawdę trochę było tych kombinacji ze sprzętem w ostatniej fazie. W ostatniej fazie przygotowań mieliśmy informacje o tym, że były zepsute narty, tam były źle wycięte ślizgi, trzeba było zmieniać narty, były problemy z woskami, Polacy tracili dużo w prędkościach najazdowych. Myślę, że było trochę w tej ostatniej fazie, no może inaczej, na 4-5 tygodni przed startem było dużo myślenia, dużo kombinowania. To mogło nas trochę wybić z rytmu, z uderzenia. Z drugiej strony też mam takie wrażenie, że myślę, że to się wszystko rozsypało gdzieś w okolicach podróży do Niżnego Tagiłu, bo tak naprawdę te ostatnie skoki, to ostatnie zgrupowanie w Zakopanem, ja byłem na ostatnim treningu i powiem wam szczerze, że skoki wyglądały solidnie, dużo lepiej od tego, co widzimy teraz. To znaczy najlepszy był oczywiście Kamil Stoch, to nie ulega wątpliwości. Niektóre skoki miał kapitalne, niektóre miał słabsze. Ale Piotr Wyła czy Dawid Kubacki byli blisko niego, więc myślę, że to się musiało zepsuć gdzieś
właśnie w podróży z zakupanego donicznego Tagiu. A potem już jak źle restartowaliśmy, to gdzieś ruszyła ta lawina i potem zwykle tak w skokach jest, że jak jedna rzecz nie funkcjonuje, to potem szuka się kolejnej i psuje się po drodze dwie inne, więc myślę, że tutaj przede wszystkim naszym skoczkom jest potrzebny taki trening, powiedziałbym z 1-2 dni na skoczni w Wiśle, który jest trudnym obiektem, gdzie biało-czerwoni mogliby w dobrych warunkach i równych oddać po 3-4 skoki. I też jestem zbudowany tym, że gdy Michał Doleżal widzi, że ewidentnie coś nie funkcjonuje w technice, to nie upiera się już w tym, przy tym, co upierał się Stefan Horngacher, czyli że gdy coś nie szło, no to Harald Pernicz mówił, żeby nie trenować, jest dobrze, jesteśmy w dobrej formie, trzeba spokoju. Tutaj Doleżal widzi, że ewidentnie technika nie funkcjonuje, więc po prostu będziemy trenować i sam o tym mówi, że jak będzie możliwość trenowania, no to nasi skoczkowie będą trenować. Trenowali w Nieżnym Tagile, trenowali w Kusamo. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli na trenowanie również w Wiśle, żeby spokojnie ten środowy trening w Wiśle zrobić i tam może to się poprawi, bo myślę, że trening jest potrzebny takim zawodnikom jak właśnie Dawid Kubacki, jak Kuba Wolny, by ustabilizować swoją dyspozycję. Myślę, że Kamil z takiego treningu dodatkowego nie potrzebuje, bo on w treningach skacze dobrze, on ma problem, żeby się po prostu wskakać próg w odpowiedni timing już w konkursie, więc tutaj potrzeba czasu i kilku konkursów i u Kamila zwykle to przychodzi w okolicy turnieju czterech skoczni albo wcześniej w Engelbergu, więc myślę, że tutaj trzeba spokojnie czekać. Najbardziej się obawiam o Dawida Kubackiego, bo on w tym momencie jest najbardziej pogubiony. Dobrze. No to po weekend niedzielne zawody w Kusamo zostały przez nas już podsumowane. Przechodzimy do standardowej sekcji dzbanej kozaki. Rozpoczynamy najpierw od Słoweńców, bo to dzisiaj oni świętowali. Mateusz. Ilen Barton, dzban. Mhm. Zdecydowanie. Zastanawiałem się nawet, co oni z nim zrobili. Albo może ja miałem za duże wyobrażenia na temat tego zawodnika, ale nie jest dobrze. A najlepszy, tak? Tak, najlepszy. Jeszcze? No, oczywiście Andrzej Laniszek. No fajnie, że się udało wreszcie wygrać, choć serce biło dzisiaj mocniej, bo to, co się działo na koniec, to naprawdę szacun dla niego, że on to wytrzymał w ogóle i wygrał. Dobrze, Piotrek? Na razie ja w takim razie powiem, no ja od siebie najpierw tak, no kozak Andrzej Laniszek bezapelacyjnie, najlepszy przez cały weekend. Bardzo równe skoki, pokwitowane zwycięstwem w dzisiejszym konkursie. Dzban, no zgodzę się z tobą Mateusz, Dylan Bartol, no niestety beznadziejne skoki, dzisiaj ledwo awansował do konkursu, na farcie bym powiedział, w sobotę go w ogóle nie oglądaliśmy, no potrzebują Słoweńcy zmiany. Czy to będzie znowu Domen Preutz? Mam nadzieję, że nie, tak powiem. Piotrek, widzę, że się odciszyłeś, to Słoweń. Tak, zapomniałem, że jest coś takiego jak odciszanie i mówiłem do wyłączonego mikrofonu, także pozdrawiam. Jeśli chodzi o, że tak to ujmę, dzbana weekendu, no to chyba jednak gra Nerut, no bo dwa razy nie wejść do 50 u zawodnika, który wygrywa tydzień wcześniej konkurs, który wcześniej zdobył kryształową kulę, no to jednak jest kosmiczny, wręcz niewyobrażalny coś, co się dzieje w skokach bardzo rzadko i chyba pierwszy raz w historii się zdarzyło, żeby zawodnik, który tydzień wcześniej wygrał, teraz dwa razy nie wszedł do konkursu, coś tam ewidentnie się posypało z techniką, zresztą nie od razu, bo nie teraz, bo wiem, mamy też informację, że taka niestabilność w locie u Granoruda pojawiała się już gdzieś tam od października, listopada w tych treningowych skokach, więc myślę, że to się nie wydarzyło przypadkiem. No a takim kozakiem tej kolejki. A kto jest dzbanem w Słowenii? Bo pytałem o Słowenię na razie. Bo to... A, Słowenię. Tak, na razie pytałem o Słowenię. No chyba, że Granerud zmieni narodowość jest Granerudiciem teraz, to wtedy... A, nie, no to zdecydowanie Bartol. Tak, a kozakiem ze Słowenii, bo to tak będziemy to prześlacji lecieć, jakby co. To moim zdaniem Peter Preutz. Peter Preutz, okej. Okay, no to jest akurat całkiem dobry wybór. Niemcy teraz, to może ja zacznę wyjątkowo, zawsze kończę, to ja zacznę. No kozak to bezapelacyjnie Geiger. Nie trzeba chyba tłumaczyć dlaczego dzban? Ciężko powiedzieć, ale no, chyba wybiorę Piusa Paszkę, no co prawda dzisiaj był ogolony przez warunki, ale niech będzie, że on po prostu tak dla zasady, bo nie mam kogo innego wybrać, a on dzisiaj nie zapunktował. No to Mateusz teraz, tak. No to oczywiście Karl Geiger jak najbardziej i no ja się zastanawiam, jeśli chodzi o dzbana. Chociaż ten weekend miał udany, bo coś mi się Wellinger jednak kręci po głowie, ale po tym, co dzisiaj zrobił, to
To nie, no to czyli... trudno wybrać u Niemców z pana. Dobra, Piotrek? To mówicie o kim? O Niemczech teraz mówimy, tak. Teraz Niemcy, reprezentacja Niemiec. No to tak, no to jeśli chodzi o takiego mojego faworyta i osobę, która mnie pozytywnie zaskoczyła, jest to Wellinger, ale z tego powodu, że wreszcie wrócił do dziesiątki Pucharu Świata i tutaj wyróżniałbym jego akurat, aniżeli tych, którzy byli zdecydowanie wyżej, więc myślę, że zaskoczka powrót do dziesiątki Pucharu Świata po tak dużych problemach, no to jest coś wyjątkowego. A jeśli chodzi o takiego oczka, któremu nie poszło, kurde, nie wiem, z Niemców, bo Niemcy wypadli naprawdę bardzo dobrze, ale może po co wydarzyło się w ostatnim konkursie, w niedzielnym konkursie, no to chyba jednak tylko Spaszkę, ale to bardziej nie on, tylko no. Cały jury i Borek Sedlak na przykład. No to ja mam podobne podejście, jeśli chodzi o Niemców. No to teraz Norwegia, no to teraz akurat oddam głos Piotrkowi, będziesz mógł względzić tego Granaruda. No to tak, no to właśnie wszystko już powiedziałem o Granerudzie, bo to jest taka osoba, która się najbardziej negatywnie wybiła, jeśli chodzi o Norwegów. A jeśli chodzi o zawodnik, który zaskoczył pozytywnie, to może Fanemel, no bo jednak pierwszy raz od tych trzech lat zapunktował ogólnie wśród tej mizerii, wśród Norwegów. Dzisiaj akurat miał takie szczęście do tych punktów, może nie tak duży jak Lindvik, no bo jednak Lindvik punktów doniesie do dorobku Norwegów zdecydowanie więcej, ale myślę, że dużo niedobrego dzieje się w kadrze Norwegii, to nie teraz, tylko przez ostatnie kilka miesięcy tam naprawdę wiele się porobiło złego, więc myślę, że teraz Norwegowie będą trochę cierpieć za to, co działo się latem. No to teraz Mateusz. Nie no, jak najbardziej Granerud tutaj z banem w ogóle, tak jak Piotrek mówił, całego weekendu spośród wszystkich, więc w Norwegii wiadomo. No i problem jest u mnie z tym, żeby wyróżnić kogoś. No fajnie, że Fanemel zdobył punkty, więc pewnie też się ku niemu będę skłaniał, ale jest taki problem w Norwegii, że trudno mi, podsumowując cały weekend, wybrać kogoś, kto rzeczywiście jakoś tak pozytywnie bardzo mnie zaskoczył. Dobra, no ja od siebie Granerud jako dzban, jeśli chodzi o Kozaka, no wybiorę Lindvika za to czwarte miejsce, bo dzisiaj naprawdę bardzo równy konkurs. Ale to tak raczej tylko jako wyróżnienie za dzisiaj, bo jako cały weekend to mogło być lepiej. Austriacy, czyli nacja numer 4 w dzbanach i kozakach, Mateusz. Jeśli chodzi o Austrię, to zacznę od dzbana Jan Herl. Jak najbardziej, bo tydzień temu myślałem, że to głównie pech, chociaż chyba wczoraj też się coś takiego wkradło, ale ogólnie... Nie wiem, mam wyobrażenie, że stać go na miejsce, nawet na podium, a on robi wszystko, żeby na tym podium nie stanąć, nawet jak jest blisko. Jeśli chodzi o Austrię, no to Manuel Fettner dam jako takie zaskoczenie super w ogóle od początku tego sezonu. Zaskoczenie o tyle, że się pewnie spodziewaliśmy trochę, że stać go na dobre skakanie, bo o tym się mówiło, ale pokazać to w zawodach w tym wieku, wow, fajnie. Piotrek? Pozostaje mi się tego zgodzić z moim przedmówcą Mateuszem Królem, bo dokładnie tak samo bym wytypował, jak teraz właśnie myślałem. A zdecydowanie Her, bo to, co się dzieje z jego głową w drugich seriach jest po prostu niepojęte. No i też zaskakuje mnie bardzo pozytywnie Fettner, który pokazuje, że tak krytykowany przez nas Stefan Hula, może nie przez nas, ale przez kibiców za to, że było zimę 35-latka na zawody jest bez sensu, to Fettner pokazuje, że to nie jest bez sensu, bo tacy zawodnicy też potrafią zajmować naprawdę wysokie miejsce. No ja od siebie dodam w dzbanach, zastanówmy się, no uwzględnia Schönwalda akurat, nie przekonał mnie niczym wielkim. Poza tym Herl za frajerstwo ponownie, bardzo słaby weekend mimo punktów. Jeśli chodzi o Kozaka, wyróżnię trochę inaczej, nie wybiorę Fettnera, wybiorę Czofeniga, bo całkiem nieźle. Skakał dzisiaj 2 równe skoki, mimo że skończył w 3.10, to całkiem na plus. No to teraz Japończycy, Mateusz. Japończycy. Zacznę może od takiego bohatera, no pominę Ryoyu Kobayashiego, bo pewnie to oczywisty wybór, ale zaskakuje mnie tak cały czas Daiki Ito, jego wysoka pozycja. Kolejny przykład na to, że można mieć sporo lat i super skakać. A jeśli chodzi o dzbana, to Naoki Nakamura. Bez argumentów po prostu. Piotrek? Zanim jeśli chodzi o odzwana weekendu, to nazwałbym nim całą kadrę Japonii, bo to, co oni wymyślili z tym testem, to teraz nie rozumiem, po co robili te testy, bo tak naprawdę nie musieli wcale robić Kusamo.
na dobrą sprawę nie potrzebują ich na przyjazd do Polski dopiero na odebranie akredytacji w Wiśle. No teoretycznie mogą te testy zrobić najwcześniej we wtorek, więc tak naprawdę będą musieli poddać się prawdopodobnie drugim testom PCR przed weekendem w Wiśle, a polskie przepisy testu na przyjazd nie wymagają, więc sami trochę narazili się na ewentualną wpadkę z fałszywie pozytywnym testem, która przecież już się wielokrotnie zdarzała. No i zdarzyło się teraz Japończykom. Mam nadzieję oczywiście, że jakoś uda im się zrobić te kolejne pozytywne, kolejne testy dla Kobayashiego, a one wyjdą negatywnie i ten Kobayashi przyjedzie do Wisły, bo liczę na to, że jednak ten Puchar Świata rozegra się nie przy zielonym stoliku lub przy białym fartuchu, a właśnie w sportowej rywalizacji, a tutaj Kobayashi naprawdę ma wielkie atuty. Dołączył do nas Antoni Dzichy, TVP Sport. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Tak, dobry wieczór, w końcu dotarłeś, długie korki były, rozumiemy. Dzbana i kozaka z Japonii wybieram, Antoni. Kto według ciebie dzbanem i kozakiem z Japonii? Dzbanem i kozakiem, ojeju, no... Ciężki temat, no myślę, że Ryoyu mimo wszystko trochę został załatwiony, no. On apelował tam na Twitterze o to, żeby poruszyć niebo i ziemię, żeby nie wiadomo co zrobić i... właśnie zrobić ten drugi test, no ale troszeczkę go chyba załatwili. No a drugie, no wyszedł niestety, no będziemy, możemy się spierać, czy to jest absurd, czy nie, z tymi testami, że szczepienie i przebycie choroby wcale niczego nie gwarantuje. Trochę się przejechali na tym Japończycy. Kozakiem z Japonii z jednej strony na pewno Ryoyu, no bo ten pierwszy konkurs, a dzbanem, no... Nie wiem, czy można kogoś winić, chyba nikt tego nie przewidział i o ile tak mówiło się gdzieś tam może w kuluarach, że lepiej zostać w Finlandii niż w Rosji, to myślę, że oni nie przewidywali tego, że ktoś może zostać naprawdę w tej Finlandii. No jeśli chodzi o mnie, no to jak kozaka nie wybiorę nikogo, bo nikt jakoś bardzo się nie wyróżnił w tym weekendzie z Japonii, no poza Kobayashim, ale dzisiaj nie startował, dzban. Keiichi Sato. Dla mnie w tym sezonie Keiichi Sato jest buloklepem i myślę, że gdyby nie fakt, że Japonia ma trochę inny system brania zawodników, to już pożegnałby się z Pucharem Świata. No i Polska. Doszliśmy do Polski. Mateusz. No to od zban weekendu niestety Dawid Kubacki jak najbardziej, bo to co się z nim dzieje to jest zło absolutne. No i na plus też problem z tym wszystkim. Możesz wybrać nikogo. Mogę wybrać nikogo. Tak. Mhm. Nie, no nie, pochwalę Kubę Wolnego za to, że się podniósł na niedzielę. Dobrze, Piotrek? No niestety, jeśli chodzi o porównanie potencjału do wyników, to zdecydowanie Dawid Kubacki najbardziej na minus. Niestety to bardzo posypana technika u naszego zawodnika i trudno przypuszczać, że szybko się to pozbiera. Chociaż liczę, że doświadczenie Dawida pomoże, żeby to pozbierać już na Wisłę. Może po jakimś jednym czy dwóch treningach. A jeśli chodzi o pozytyw, no to może paradoksalnie, ale powiem, że utwierdziłem się w przekonaniu, że Kamil Stok jest naprawdę w dobrej dyspozycji. Może tego nie widać, może narażę się na krytykę, ale myślę, że potrzebuje odrobinę spokoju, dobrych warunków i to pokażę, bo myślę, że gdyby wczoraj później ten skok nie o 1,20 m, tylko 60 cm, to skoczyłby w pierwszej serii ponad 140 metrów, a wtedy byłby, nie wiem, w czołowej trójce, bo tak ten skok wyglądał. Zresztą sama reakcja Stocha była bardzo emocjonalna, rzadko kiedy Kamil jest tak wkurzony na siebie, a tutaj ewidentnie było, bo wiedział, że były i dobre warunki i wszystko właściwie siadło na rozbiegu, tylko zabrakło tego timingu w wyjściu z progu, dlatego myślę, że o Kamila trzeba być spokojnym i dać mu jeszcze te 2 tygodnie i w Engelbergu zobaczymy dobrego Kamila, a jak nie w Engelbergu, to myślę, że już w turnieju 4 skoczni to będzie skoczek na top 5. Dobrze, Antek? Ja zgodzę się z Piotrkiem, no niestety tytuł dzban chyba weekendu Dawid Kubacki, no jednak wyglądało to jak Dawid sprzed paru lat, czyli ten, który wychodzi, uzyskuje parabolę na rekord skoczni, a potem ląduje 20-30 metrów od tego rekordu. I też jednak zobaczyłbym pozytyw u Kamila Stocha, mi się wydaje, że to jest trochę jednak ten Kamil taki, który zaczyna średnio, ale są przebłyski i potem nagle właśnie jak przychodzi Engelberg, turniej 4 skoczni, to ten Kamil wchodzi na najwyższe obroty i akurat o niego martwiłbym się najmniej. Kamil wiadomo, to jest tak znakomity sportowiec, że on będzie chciał jak najlepszych wyników, ale jest zalążek i myślę, że jest na czym akurat u niego budować i jest stosunkowo blisko tych naprawdę dobrych wyników.
No dobrze, no to ja od siebie trochę inaczej dzban, oczywiście Dawid Kubacki tutaj zgoda, nic nie pokazał, ale jako kozaka wybiorę Piotra Żyłę, no bo dwukrotnie w punktach, jako jedyny zapunktował dwukrotnie, tak jak już wspominałem, mimo tego zepsutego drugiego skoku, dalej myślę, że kwestią czasu jest dla mnie, że Żyła będzie już tak w miarę oddawał całkiem niezłe próby. Reszta świata to już bez żadnych tam tłumaczeń dlaczego i tak dalej, tylko po prostu zawodnik tutaj, Mateusz. Absolutnie to, co wcześniej mówiłem, Granerud, a jeśli chodzi o takiego bohatera, to mnie pozytywnie zaskoczył ten weekend Markus Eisenbichler. No, fajnie, że Markus Eisenbichler jest z reszty świata, no ale dobrze. Aha, sorry. Myślałem, znaczy no jeżeli jest Szwajcarem, no to gratulacje, Szwajcarzy fajny transfer zrobili. No, no to skoro wspomniałeś Szwajcara, to Kilian. Dobrze, Antek. Trudny wybór, ale ja bym wyróżnił Sadiejewa. Według mnie to jest fajny powiew świeżości. Widać, że ten chłopak ma jakiś potencjał, a dzbana będzie tutaj trudno mi się wytypować tak na pierwszy ogień, ale mówię, akurat na plus na pewno Sadiejew. Piotrek? Trudno tak właśnie jednoznacznie wskazać i jeśli chodzi o takiego kozaka, to też poszedł trochę szerzej. I ogólnie docenił to, co zrobili w przerwie letniej Szwajcarzy i Rosjanie, bo naprawdę techniczny poziom tych skoków się bardzo podniósł i to od razu widać w wynikach. Te skoki są naprawdę bardzo ładne, wyglądają jak takie jedne z najlepszych skoków w stawce, takie, na które stać było tylko tą światową czołówkę, te top 5 powiedzmy nacji. Dlatego bardzo się cieszę, że ci Rosjanie, że ci Szwajcarzy do jakiegoś poziomu dobrego punktowania w 30 doszli. No ja dla mnie na plus Sadriev, żeby nie wybierać cały czas Pejera, a na minus reprezentacja Finlandii, która po prostu się skompromitowała, wrócę u siebie. No dobrze, czas przejść do pytań od widzów. Na skokawce wyjątkowo żadnego pytania nie zauważyłem, więc trochę smutek, bo zawsze mieliście takie fajne pytania. Także przeczytam pytania z Melonawki, które również są fajne, żeby nie było, że szkaluje swój serwer. Czy uważacie, że to był najsprawiedliwszy weekend w Kusamo w historii? No ja osobiście uważam, że jednak sezon 16-17 był chyba taki najbardziej sprawiedliwy, chociaż prognozy sugerowały, że może być sprawiedliwie, ale jednak ta niedziela wszystko mi popsuła. Ja myślę, że nie tylko niedzielę, bo też sobota w pewnym momencie. No, sobota w sumie też, tak, sobota w sumie też, ale jednak ta niedziela mi tutaj wszystko zepsuła. Tam jednak były dłuższe te przerwy. No dobrze. Czy waszym zdaniem słuszna była decyzja, żeby jeszcze nie dopołowywać Jana Habdasa na weekend Pucharu Świata? Moim zdaniem oczywiście, że tak. Myślę, że Jan Habdas nie jest jeszcze gotowy na to, żeby startować na dużych skoczniach poza Polską w Pucharze Świata, o ile pokaże się z dobrej strony Wiśle, może nawet wejdzie do konkursu, może jakimś drobnym punktem zapunktuje, chociaż wiemy, że z polskich skoczków jest to bardzo trudne w tym sezonie ogólnie, to myślę, że mimo wszystko pierwsze dwa weekendy zdecydowanie dobra informacja, że Hablaca nie było, tym bardziej, że na zgrupowaniu Falun też trochę odstawał od takich skoczków, jak chociażby zniszczał czy kot, więc myślę, że dobrze, że go nie było. Spokojnie. Ja dodam, o ile według mnie słuszna decyzja, że jego nie była, to pisałem to o tym też na Twitterze. Dla mnie jest niesłuszne i trochę nie rozumiem, co robi Andrzej Stękała i nie chodzi tu nawet o dyspozycję, ale jeżeli sam Adam Małysz mówi, że tak naprawdę jemu te skoki szkodzą i przez to, że mu szkodzą, te skoki są jeszcze słabsze, to właściwie wpadamy w błędne koło i wydaje się, że może lepszą decyzją byłoby jednak odpuszczenie dla Andrzeja Stękały. Nie chodzi tutaj, czy będzie Habdas. Może nawet lepiej byłoby nie wykorzystywać kwoty, ale też by leczyć zawodnika, bo skakanie zawodnika z kontuzją na miejsca 40-50, no chyba mija się z celem dla takiego kraju jak Polska. I dokładnie o tym wspominałem też z Mateuszem przy okazji pierwszego konkursu. Tutaj Mateusz też pewnie potwierdzi, że rozmawialiśmy o tym wcześniej. Tak, ciebie... nie kłamiesz. Tak jest. Dobrze. Czy was wnerwia zbyt duża ilość konkursów nocnych, czyli tych takich po 16? No ja wielokrotnie je szkalowałem, niektórych skoczeń uważam, że są one zbędne. Engelberg pozdrawia, na niektórych akurat fajnie się ogląda. No Ruka wiadomo, to trochę raczej kwestie geograficzne, ale Oberzor czy Bischofshofen akurat w scenarii nocnej dużo zyskały. W sumie Zakopane też ładniej wygląda, ale niektóre, tak jak właśnie Engelberg wspomniany, czy w sumie Klingenthal, tracą według mnie na tym, że są w scenarii wieczornej. Także ja chcę przewrócenia konkursu o 11.30 w Wiśle i taki sam w Zakopanem. Z prostego powodu można wcześniej skończyć pracę i dojechać do domu. Ale nie, tak naprawdę
Ale tak naprawdę to jeśli chodzi o Wisłę, no to tam muszą być zawody po południu. Tak, widzieliśmy tutaj, z Wisłą się zdecydowanie zgadzam. Tutaj nie powinno się ich organizować więcej po południu, po prostu tutaj musi być ta 16 co najmniej. Ale z rozrzewieniem wspominam konkurs o 11.30, gdy o 15.00 jadłem już obiad w domu, więc to też była dobra informacja. No tak, ale jeśli chodzi o wszystkie konkursy, ja pamiętam te czasy, gdy było dużo konkursów o godzinie powiedzmy 13.45 albo 14.00, więc one też jakoś tak dobrze wchodziły do niedzielnego obiadu. No ale tutaj musimy patrzeć przez pryzmat praw telewizyjnych i tego, że wszystkie stacje telewizyjne wolą wykorzystywać ten wczesny prime time wieczorny w weekend i ta 16 jest zdecydowanie lepszym terminem niż powiedzmy 14 w niedzielę. Dlatego trochę to rozumiem i też skoki muszą iść w kierunku tego, żeby tych pieniędzy z rynku pozyskiwać jak najwięcej, a jednak robienie konkursów o 14 czy o 13 kompletnie by się mijało z celem. Dobra. Przejdźmy dalej. Dlaczego FIS nie dba o przeprowadzenie Pucharu Świata na skoczkach olimpijskich? Czy jest szansa, że Chińczycy będą gościć PS co sezon? Absolutnie nie. Myślę, że Żangdziaku w ogóle nie zagości Pucharu Świata. Dlaczego nie goszczą na skoczkach olimpijskich? No dlatego, że igrzyska organizowały takie państwa, które nie są skokowo mocne, no bo tak, Pradżelato już nie ma właściwie, bo tylko jeden sezon z Pradżelato w Pucharze Świata. Park City nie zależy, Whistler nie ma pieniędzy, Sochi jest za ciepło. A Pyeongchang, no w Korei Południowej nie ma żadnego skoczka na poziomie. Znaczy oczywiście ja bardzo uwielbiam Hengchulchoya, tak, ale no jednak skoczkiem na poziomie po prostu nie jest, więc tam organizowanie zawodów po prostu mija się z celem. Chociaż wtrącę się, myślę, że szkoda trochę, że PiS nie próbuje się tam, gdzie jest taka możliwość wykorzystać tych skoczni. No mamy, no wiadomo, Sochi nie jest łatwa sytuacja, ale gdzieś przy dobrym wpasowaniu tego w kalendarz jest niżny tag i w Sochi, no można byłoby starać się poszerzyć trochę ten kalendarz. Znaczy według mnie, gdyby nie Rower, no to Sochi mogłoby w sumie powalczyć na taki weekend w marcu z Czajkowskim, jakiś mini turniej rosyjski wtedy, tak jak u kobiet ten Bluebird, ale no tutaj Rower jest tak, że tutaj blokada taka mocna wchodzi, tak naprawdę nie miałem miejsca w sumie na tę Rosję. Trochę. Jeśli mogę się wtrącić, to moim zdaniem FIS powinien zrobić absolutnie wszystko, by skoki narciarskie wróciły jak najszybciej do Stanów Zjednoczonych. No, to jest tak, mocno niezagospodarowany rynek. Oczywiście Stany mają swoje problemy technologiczne, też techniczne, jeśli chodzi o budowę skoczni, przestarzałe obiekty. No, ale wiemy, co się dzieje na przykład w Iron Mountain. Ta skocznia już... Ma gościć w przyszłym sezonie PS, tak przynajmniej tak, według mnie. Była niedawno wizytacja. No i poza tym Lake Placid też ostatnio ma nowe obiekty, więc tam też Sandro Pertile bodajże mówił, że bardzo chętnie by zobaczył kiedyś zawody w Lake Placid. Problem jest jednak taki, że kwestia, ile będzie tych weekendów. Jeżeli to będzie jeden weekend, to można sobie wyobrazić sytuację, w której nikogo tam nie ma, bo to tak jak kazus Sapporo i to Sapporo i tak mi się wydaje, że w ostatnich latach zyskało. No, bo był moment, że naprawdę, tak, jeździła tam czołówka, ale bywało jeszcze 15 lat temu, że to było tam dwóch Norwegów z czołówki, zdarzało się, że jakiś inny zawodnik, a reszta to były rezerwy i właśnie to jest kwestia tego, czy będzie jeden konkurs, czy na przykład spróbuje się zrobić, nie wiem, no, to jest może ideał taki, ale tak jak w tenisie czy Formule 1 mamy jakby takie mini turniej, tam jest kilka turniejów i tutaj też kadrom się opłaci wtedy wyjechać, a patrząc szerzej jakieś połączenie tego z pucharem kontynentalnym, możliwe wymiany składu i tak dalej, więc to byłoby do zorganizowania, tylko nie wiem, czy FIS stać na to, żeby przeprowadzić aż taki projekt. No tak, to jest też na pewno problem. FIS by było stać, pytanie dlaczego nie chcą płacić, to jest inna sprawa. No właśnie. Czy tutaj coś jeszcze ciekawego było? Nie, tutaj już więcej pytań takich ciekawych nie mamy. Także to tyle. Zmieściliśmy się w tej godzinie upragnionej, także to by było na tyle z Beznartani Rusz numer 2. Słyszymy się za tydzień po Wiśle. Jedno jest pewne, po tym podcaście usłyszycie po Wiśle tylko mnie. Także no cóż, ja wiem, oczekiwaliście pewnie jakieś niespodzianki, że mnie w końcu nie będzie, ale no niestety będę. Ale spróbuję się mnie odzywać, to na pewno. No ale dobra, do brzegu gośćmi dzisiaj byli Mateusz Król, sportsinter.pl. Dziękuję bardzo, dobrej nocy życzę. Piotr Majchrzak, sport.pl. Dziękuję. Antoni Cichy, TVP Sport. Dzięki za tydzień, będę wcześniej. Tak, dziękuję bardzo. Tak jak mówię, słyszymy się za tydzień po Wiśle. Subskrybujcie kanał Pod Narty, udostępniajcie ten podcast gdziekolwiek się da wszystkim fanom skoków narciarskich, bo naprawdę warto, bo tutaj dyskutujemy na tematy poważne i niepoważne, czyli o wszystkim i o niczym. Dobranoc, do widzenia, cześć.